piłkarskim stylu. Stowarzyszenie Krzewienia Sportowego Patriotyzmu Niezwyciężeni postanowiło uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Stadion Polonii Warszawa był gospodarzem turnieju młodych piłkarzy o Puchar PGT. Zaproszono kluby, które po latach niewoli, jako pierwsze wystąpiły w Mistrzostwach Polski. Ta wspaniała idea, łącząca świętowanie odzyskania niepodległości z edukacją historyczną i sportem, spotkała się ze szczerym zainteresowaniem widzów oraz silnym wsparciem sponsorów. Rozgrywki w latach 20. bardzo spoiły społeczeństwo z trzech różnych zaborów w jeden naród, a jednocześnie pięknie zamanifestowały młodą jeszcze niepodległość Polski. Poprzez turniej, będący ich rekonstrukcją, przypomniano wspaniałe chwile sprzed lat. Kto wygrał? Polonia! Jeszcze raz, kto wygrał? Polonia! Dziękuję. Turniej objął patronatem narodowym prezydent Andrzej Duda. Jesienna pogoda i mgła nie zniechęciła młodych sportowców, którzy dopingowani przez trenerów i widzów z wielkim zapałem toczyli swoje zmagania. Nie mogło zabraknąć telewizji, dronem i wielu innych mediów. Polonia Warszawa! Organizatorzy turnieju zapewnili wszystkim drużynom bezpłatną logistykę, zakwaterowanie i wyżywienie. Całe wydarzenie obfitowało mnóstwem wspaniałych nagród i wielu atrakcji. Również dla kibiców przewidziane zostały niespodzianki i konkursy oraz darmowy poczęstunek. Więcej informacji o turnieju, wynikach oraz organizatorze i sponsorach znajdziecie na stronie Stowarzyszenia Krzewienia Sportowego Patriotyzmu Niezwyciężeni i na stronach klubu Polonia Warszawa. Dziękuję i do zobaczenia. Polonia!